to zaczynamy. Dzień dobry. Bardzo serdecznie Państwa witam w pracowni Haftu Artystycznego w Pastwie. Tematem dzisiejszego spotkania będzie zabawka ludowa z Powiśla. Nasze spotkanie dzisiaj będzie składało się z trzech tak jakby części. W pierwszej części będzie przedstawiona krótka prezentacja dotycząca historii zabawki ludowej z Powiśla. Druga część będzie częścią pokazową. Będzie to pokaz rzeźbienia zabawki ludowej z Powiśla, a w tej trzeciej części, kreatywnej części, będą mogli Państwo ozdobić sobie drewnianą zabawkę przy użyciu motywów haftu powiślańskiego. Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, zabawka ludowa z Powiśla. Tym razem sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu Etno Polska 2019. Doskonale założenia tego programu doskonale wpisują się w całe założenie, ideę działalności naszego ośrodka. Dotykamy tematów, jak zwykle, z zakresu edukacji regionalnej i popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Inspiracją do powstania projektu był haft powiślański. Jest to nasz haft regionalny, który występuje na strojach ludowych, ale nie tylko, ponieważ w pracowni haftu można ten haft zauważyć. Zdobi on ścianę, zdobimy nim również rzeczy użytkowe. Jest to, była dla nas to taka, można powiedzieć, etnoinspiracja. Od kilku lat w pracowni haftu odbywają się warsztaty, które nawiązują do ginących rzemiosł, jakimi są m.in. hafciarstwo i tkactwo. I podczas tych warsztatów również promujemy wzory i motywy haftu powiślańskiego. Swoje działania rozpoczęliśmy od projektu. Zostały wykonane szkice oraz malunki. I na bazie tych prac powstała wizja drewnianego konika oraz ptaszka, które zostały wykorzystane właśnie podczas zdobienia wzorami haftu powiślańskiego. Dlaczego konik na biegunach? Zaczęło się oczywiście od rozmów z mieszkańcami, tutaj z uczestnikami warsztatów, którzy też mają swoje wspomnienia z dzieciństwa. No i ta zabawka kojarzy im się najbardziej z ich dzieciństwem. I tutaj na tych warsztatach odbywa się pokaz tego rzeźbienia, tej zabawki ludowej. Powstaje ta zabawka tutaj na oczach uczestników, także mają okazję zobaczyć, spojrzeć, jak to wszystko wyglądało kiedyś. Zabawka ludowa. Z czym Panią się kojarzy właśnie takie... Z dzieciństwem, tak. Z ludowością. Same drewniane zazwyczaj zabawki. Tak, kiedyś zabawki były głównie z drewna. Teraz w sklepie jest inaczej. Mamy olbrzymi wybór. Możemy kupić tak naprawdę co tylko chcemy. To co tym naszym dzieciom się wymarzy, no tak naprawdę wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Kiedyś tak nie było. Kiedyś te zabawki musieliśmy sobie stworzyć. Więc tak, drewno ma kształt trójwymiarowy, więc widok mam zarówno z góry, jak i tutaj z tej lewej i prawej strony.
rysuję sobie tą tutaj tego naszego ptaszka od góry. On powiedzmy, że wygląda w ten sposób. No i teraz prawa strona. Coś takiego. Teraz będę potrzebować ubijaka. No i też dłuto, które jest dłutem półokrągłym. No i jest dosyć spore, czyli że z łatwością będę mogła tutaj odciąć dosyć spory kawałek. Więc tak. Zaczynam rzeźbić. Jak uda nam się już wydobyć taki kształt tej zabawki, tego ptaszka, to bierzemy się już za szczegóły. Do tego potrzebujemy noża snycerskiego i przechodzę już do takiego... O. Na szczęście. Tak, tutaj można powiedzieć, że już jest lżej. I zaczynam wycinać. No jest to wysiłek, ale no taki myślę, że fajny wysiłek, że jednak coś nam z tego później wychodzi ciekawego, no i... Oprócz takich celów ideowych, jak edukacja regionalna, popularyzacja dziedzictwa, leży nam na sercu zawsze nawiązywanie bliższych relacji z naszymi mieszkańcami, właśnie wciągając w ich aktywne warsztaty. Zależy nam na pobudzaniu tak naprawdę tej tożsamości, gdzieś, która zawsze tkwi gdzieś w każdym z nas. Tak myślimy, tożsamości związanej z naszym regionem. Zachęcamy też w tym projekcie do uciekania do wspomnień. Wspomnień najbliższych w otoczeniu nam osób. Dziadków, rodziców. Wspomnień, które dotyczą zabawki ludowej, która po prostu jest zakorzeniona na naszym terenie. I dlaczego też nie sięgnąć do rzeczy, które wzbudzają emocje, refleksje i wspomnienia. A czy zechciałoby się Pani podzielić swoimi wspomnieniami z dzieciństwa? Jakie zabawki Panie pamiętają? Ja pamiętam wszystko. Proszę Pani, zabawek nie było. Mieliśmy tylko, wie Pani, patyki, bo Pani po wojnie to nic nie było. To myśmy się bawili patykami. I z patyków rozmaitości się układało, związywało trawą, wie Pani, tak, nie wiem jak ta trawa się obecnie nazywa, co myśmy wiązali. To żeśmy, widzi Pani, gospodarstwa robili. Co się dało? Ja miałam karuzelę, taką zrobioną właśnie z drewna, takie siedzonka małe, z plastyliny, czy tam z jakiegoś, nie wiem, czy to z chleba, czy... Czy z ciasta jakiegoś robiliśmy takie... I się żyło, takie, nie? Ten nie, te, po prostu no mama nas uczyła takie pajacyki robić i tam na tej karuzeli tam górą się tak kręciło, tata na sznurkach to przykręcał, także pamiętam właśnie tą karuzelę. Miałam wózek taki drabiniasty też i miałam jeszcze taką lalkę drewnianą, właściwie takiego pajacyka drewnianego. Fajne, nie? Za sznurki się pociągało. No. Ale teraz modne jest właśnie, żeby dzieci miały drewniane zabawki, bo są ekologiczne, nie? Ale jakie drogie teraz są drewniane.
Zabawki ludowe różnią się sposobem wykonania, zdobnictwem, w zależności od regionu. W kulturze ludowej Powiśla charakterystycznym elementem wykorzystywanym w zdobieniu tkanin był haft biały. Wzory haftu powiślańskiego zdobią odświętny strój ludowy. Motywy oraz historia haftu tego regionu stała się inspiracją do tworzenia zabawki ludowej z Powiśla. GOK już kilkanaście lat konsekwentnie realizuje działania właśnie z zakresu edukacji regionalnej, nie tylko przez działalność pracowni haftu artystycznego, w której się dzisiaj znajdujemy, ale dotykając wielu innych tematów, działań związanych z historią, z tradycją ludową, ze zwyczajami, ze wspomnieniami mieszkańców naszej gminy, Powiśla i całego regionu Dolnego Powiśla. Dzięki realizacji projektu Zabawka Ludowa z Powiśla uczestnicy zdobywają wiedzę na temat haftu powiślańskiego, wzorów, motywów tego haftu, jak i również dowiadują się o ginących zawodach, ale również zyskują wiedzę na temat swojego dziedzictwa oraz tradycji tego regionu.